Dla sportów walki Paweł Kowalik, mamy okazję porozmawiać dzień po walce zawodnika twojego na FEN. Powiedz, twoi zawodnicy walczyli w klatce. Mnie najbardziej interesuje teraz opinia o walce Adama Niedźwiedzia z Michałem Michalskim. Czy twoim zdaniem sędzia Sebastian Jagielski za wcześnie przerwał tę walkę? Znaczy, to przerwanie w ogóle nie miało sensu, bo prawda jest taka, że sędzia mógł tę walkę przerwać wcześniej. Były dwa takie momenty, kiedy sędzia mógł przerwać walkę. Ja bym wtedy nie powiedział złego słowa. Pierwsze to było, kiedy był knockdown i Michał poszedł za tym ciosem i miał Adama tam na deskach. Wtedy jakby sędzia przerwał i zasłonił się zdrowiem zawodnika, to bym zrozumiał. Drugi taki moment był w momencie, kiedy Adam leżał na brzuchu i nie reagował na te ciosy, więc nie bronił się inteligentnie. Gdyby wtedy sędzia przerwał, to bym zrozumiał, ale sędzia dał Adamowi szansę, żeby wrócił do tej walki. Adam do tej walki wrócił i w momencie, kiedy wyraźnie poprawiał swoją pozycję, sędzia walkę przerwał. No, nie ulega wątpliwości, że Michalski Adama Niedźwiedzia w tej walce zbił, natomiast jest to walka, która się toczy na określonych zasadach sportowych, w określonych kryteriach walki. To są zawodnicy profesjonalni, którzy wyszli do zawodowej, nie do amatorskiej walki MMA i dlatego no to przerwanie było kompletnie bez sensu. I z kim nie rozmawiał, to przyznają, że po prostu Adamowi odebrano szansę walki. Adam się nie poddał, pokazał charakter, walczył do samego końca, bronił się inteligentnie, poprawiał swoją pozycję. Więc to przerwanie nie miało kompletnie żadnego sensu. No, ja od dawna jestem przekonany, że sędzia Jagielski jest najgorszym sędzią ze wszystkich ringowych sędziów MMA w Polsce, natomiast on to konsekwentnie potwierdza. Ja mam nadzieję, że po prostu taka organizacja jak FEN zrezygnuje z tak niekompetentnej osoby, bo po prostu on zaniża jakość też widowiska, bo niewykluczone, że Adam by przetrwał tę pierwszą rundę, wyszedł do drugiej, może byśmy mieli nawet kandydata na jakąś walkę roku czy coś. I tak samo, ja myślę, że tak samo pokrzywdzona powinna się czuć organizacja, tak samo poszkodowani czujemy się my. Natomiast nie chcę nic odbierać Michałowi Michalskiemu, bo to nie jest absolutnie jego wina, ani jego błąd, on zrobił swoje. Dlatego też nie myślimy o żadnym proteście. Po prostu ja bym chciał tylko, żeby konsekwencją tych błędów, które popełnia Sebastian Jagielski, było po prostu zwolnienie go z jakichkolwiek obowiązków sędziowskich na wszystkich galach w Polsce tak naprawdę. No właśnie, ja się chciałem zapytać o ten protest, czy w związku z tymi kontrowersjami będzie składali protest, no ale już powiedziałeś, że nie, tak? Już nie ma sensu generalnie. Nie, nie, nie. Ja jestem ogólnym przeciwnikiem protestów, jeśli nie ma jakichś takich rażących błędów proceduralnych czy technicznych, które by wypaczyły przebieg walki, jak błąd sędziego czasowego, złe zliczenie punktów, jeśli są tego typu błędy. Uważam, że tak, natomiast jeśli na przykład walka jest na styku, a werdykt jest niejednogłośny i komuś się nie podoba, to nie powinien być składany protest. I tak samo uważam, że w tej sytuacji nie ma miejsca na protest. To by było też trochę nie fair względem Michała Michalskiego. Rewanż jak najbardziej, protest no, my mamy, też Adam jest wojownikiem i rozumie pozycję swojego rywala, dlatego protest uważamy, że byłby nie w porządku, ale mam nadzieję, że rewanż jak najbardziej i mam nadzieję, że Michał Adamowi też da szansę pokazania się już w walce rewanżowej. No właśnie, był czas, żeby pogadać już na temat rewanżu, czy na razie jeszcze? To tak na gorąco zawsze takie rozmowy się pojawiają, ale myślę, że trzeba trochę poczekać i zobaczymy. No jeśli pojawi się oferta, my jesteśmy zainteresowani. Bo prawda jest taka, że sędzia zasłonił się zdrowiem Adamowi. Adam tak naprawdę jedyny uraz, jaki ma, to jest spuchnięta warga. Więc to też świadczy o tym, jak bardzo zdrowie zawodnika było zagrożone w tej walce. No tak, to tym bardziej, że tak jak powiedziałeś wcześniej, no były dwa momenty, które mógł jakby zareagować i nie byłoby z tym problemu, bo tak naprawdę był w opałach, ale w momencie, kiedy już dochodził do siebie, to tak no nie bardzo, tak? No tak, no z jednej strony sędzia mówi mi o zdrowiu zawodnika, a z drugiej strony tak naprawdę jakby to na to spojrzeć, no to chyba tylko jakoś jego sadystyczna chęć zobaczenia, jak Adam Niedźwiedź jest obijany, powodowała, że nie przerwał tego wcześniej, bo jeśli dał chłopakowi szansę, a kiedy on ją wykorzystał, przerwał, to znaczy, że nie miał zamiaru dawać szansy Adamowi, tylko chciał zobaczyć, jak Adam jest bity, więc tak naprawdę on zasłania się zdrowiem, a w realiach przez swoją niekompetencję to zdrowie zawodnika jeszcze naraża. To jest kompletnie niekompetentny sędzia, który nie zna się ani na MMA, ani na K1, bo zawodnicy z walk K1 też na niego narzekają, co gale są problemy, dlatego ja mam nadzieję, że
już tego człowieka nie będziemy oglądać. Polskie MMA jest zbyt mocne i zbyt dobre, by koniec końców zostawiać je w rękach partaczy.